Ze mną jest Małgorzata Brokopaczkowska, przewodnicząca ruchu Koby, także członek zarządu, członkini zarządu Twojego Ruchu. przepraszam oczywiście, członkini zarządu. Na dzisiejszej konferencji poruszymy dosyć niepokojące informacje, jakie dobiegają do nas, dochodzą do nas z Ministerstwa Sprawiedliwości, a dokładnie z Komisji Kodyfikacyjnej, która działa przy ministerstwie. Ta komisja zajmuje się zmianami w prawie, ona proponuje zmiany w kodeksach, jakie funkcjonują w polskim porządku prawnym. Jak czytamy w, od końca tamtego tygodnia, jest propozycja, aby zaostrzyć tzw. prawo aborcyjne, ale zaostrzyć w sposób barbarzyński, naszym zdaniem, w sposób, który nie może być utożsamiany z działaniem państwa, które chce być państwem demokratycznym, państwem nowoczesnym, państwem europejskim. Jak słyszymy dzisiaj z nieoficjalnych informacji, jeden z wiceministrów sprawiedliwości uważa, że jest to prywatna inicjatywa ministra Biernackiego. Moim zdaniem, jako prawnika, jeżeli minister sprawiedliwości próbuje realizować swoją własną prywatną politykę poprzez swoje własne prywatne poglądy i chce narzucać społeczeństwu. Poprzez przepisy prawne swoją ideologię, jest to niepokojące. Dlatego, już dzisiaj zapowiadam, Twój ruch, a dokładnie Jan Hartmann, wystosuje list do ministra Biernackiego, w którym to zwróci się z prośbą o wyjaśnienia tej niepokojącej na sytuacji i również zapyta, I... czy prawdą jest, że na poziomie konsultacji pomiędzy Komisją Kodyfikacyjną i tym projektem dochodziło do konsultacji z Opus Dei. Jeżeli by się to okazało, że jest to prawda, no to tutaj mamy już kuriozum, że wolny kraj, państwo demokratyczne, w środku Europy, nowoczesne państwo, konsultuje projekty swoich ustaw z innymi organizacjami. Już nie chciałbym oceniać tych organizacji, ale jest to kuriozum. Przede wszystkim dlatego, że tutaj już mamy całkowicie za... Nie mamy tej granicy pomiędzy państwem świeckim a państwem wyznaniowym. I dlatego Jan Hartman zwróci się z takim apelem. My, jako Twój ruch, z punktu widzenia klubu poselskiego, na pewno będziemy się sprzeciwiali takim inicjatywom i na pewno będziemy głośno podnosili tę kwestię, że jest to przede wszystkim niekonstytucyjne, bo narzucanie tego rodzaju ideologii nie jest zgodne z naszą ustawą zasadniczą. Teraz poproszę o głos Małgorzatę Prokopaczkowską. Proszę Państwa, polski Kościół katolicki, mimo tysięcy lekcji religii, mimo milionów kazań wygłaszanych w świątyniach, nie jest w stanie nakłonić swojego ludu do przestrzegania watykańskich doktryn. Polscy katolicy uprawiają seks przed ślubem, stosują środki antykoncepcyjne itd. itd. Zatem mamy pomysły prawicowych ministrów w rządzie Donalda Tuska, aby zastosować metody inkwizycyjne. Z kolei ministra Kluzik Rostkowska, ministra edukacji chce wprowadzić oddzielną edukację, oddzielne lekcje wychowania w rodzinie czy lekcje biologii. Trudno, trudno sobie wyobrazić, co jeszcze dla dzieci z tak zwanych rodzin katolickich, wierzących i niewierzących. Zatem część polskiej młodzieży w publicznej szkole nie dowie się, jak można stosować nowoczesną antykoncepcję. Nie dowie się, że seks to jedna z życiowych przyjemności, za to młodzież dowie się, że grzeszy, a kobiety, które dokonują legalnej aborcji, to morderczynie. Donald Tusk nie tak dawno mówił, że nie będzie on i PO kłaniać się księżom. A cóż, czym są zatem konsultacje z Opus Dei, z Organizacją Obcego Państwa? Za granicą polsko-niemiecką. Po naszej stronie jest pełno zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, ginekologicznych, dentystycznych dla Niemców. Po tamtej stronie granicy są normalne, publiczne szpitale, gdzie Polki mogą dokonać legalnej aborcji i nikt nie wyzywa ich tam od morderczyń. Polska młodzież masowo opuściła nasz kraj. Chyba polskie kobiety będą musiały również to samo uczynić, jeśli wejdą w życie pomysły ministra Biernackiego i innych tego rodzaju ministrów.